No dobra, mamy telefon kolejny na linii. Halo, halo, witam redaktora Michała Cichego, witam serdecznie Ziemowit Piast-Kosakowski się kłania, witam serdecznie pana redaktora, słuchajcie panowie, ja tak was słucham i tego kamerzysty, i tego lorda Kruszwila, ja to jednego i drugiego mam na liście, bez kitu, patrzę na was dzieciaki i to po prostu ręce opadają, jednego i drugiego mam na liście, naprawdę, dorośnijcie trochę panowie, macie jaja, ty kamerzysta, tak jesteś kozak, to dawaj ze mną bierz walkę na gołe pięści. To do Kruszwila startowałeś. Pewnie. No to pewnie? Dobra, słuchaj, a byłbyś kurwa w stanie się walić stary za podwójny kontrakt. Najpierw zleję kapelę, potem zleję ciebie. Okej. Jak dadzą tak podwójny kontrakt. Dawaj. No to dawajcie na wizję prezesa Szubę, Kasiusza i kręcimy kontrakt. Ja bez problemu zleję najpierw lewa kapelę, a potem ciebie kasztanie. A jak kapela zleje ciebie, to już będzie wstyd. Ty się nie bój o mnie, ty się bój o siebie, jak na cele pójdziesz, frajerze. Ojej, się nad no nie zesraj się. Ty, ale ty jesteś przypierdolony, ja myślałem, że ty jesteś inteligentny facet. Nie, ja myślałem, że ty jesteś inteligentny facet, a ty się brujesz do kapeli, do trola kurwa internetowego. Odzywaj się dzieciaku, bo na strzała jesteś kapela, z lewej ręki dostał, ty z prawej dostaniesz. Fajfusie mały. Więc wiesz, kulturki trochę, to ja się nauczę. Pachoła, to będziesz ty mojego groundingu, jak ci kolano na łeb zasadę. Kurwa. Wszyscy wiedzą, że jesteś podmiotem, zwykłym petem. Dawaj, są takimi dawaj, jak ty słabe dawaj na gołe pięści, dzisiaj dawaj na gołe pięści pod ten, pod Orlen o, chyba. Ziemowit mieszka w Warszawie. Wariacie, Saska Kępa, podjeżdżaj tutaj. No to dobra. Dawaj na gołe pięści. Po. No to wariacie, słuchaj, no ja to wiesz, takich jak ty pachołków. Jak ty gardy kurwa trzymać nie umiesz, chłopie. Pierdnięciem mogę jak ty. Ale ty gardy nie umiesz trzymać. No to wariacie, słuchaj, dawaj na wizję Kasiusza i robimy drugą walkę. No to ja ci szybciutko pokażę, jak to się robi. Kasio, no podejrzewam, że niedługo będzie, więc się go zapytamy o to. Ale chłop. Więc wiesz, Kruszwil, weź mu tam przydzwoń ode mnie na miejscu, bo zawsze dobra, ja mu przydzwonię. Tą walkę to podkręć, nie? Bo ja bardzo chętnie. Ja z tą no bardzo i chętnie. Ja cię bez problemu obiję, kasztanie. No to ja tak jak cię nauczę. Wiesz. I ty się tutaj nie zgrywaj taki o kozaka, bo twoi koledzy przychodzili. A czemu ty na każdego masz wyjebane, jak nawet nie wiesz tak naprawdę, co on tak naprawdę w sobie jakby może skrywać. Może on ma jakoś... Jaką kurwa gardę skrywać nie umie? Ale... Jak... Widziałem ale go gdzie, kurwa. Gdzie widziałeś? Dobra, dzieciaczki, a może was dwóch naraz wezmę, co? Bo widzę, że się zwąchaliście. Już mogę was wziąć naraz, jak chcecie, bez kitu. We dwóch ale tak, czy... mogę was zlać. Nie usłyszałeś, źle zrozumiałeś. Kruszwil i kamerzysta kontra ja. Chcecie 2-1? Ale nie zrozumiałeś. Ja mówię o tym, że kamerzysta nie wie, kim ty tak właściwie jesteś i możesz mieć historię, nie wiem, 10-letnią. Stary, tutaj... ja mam historię. Głowna taką, ciebie wiesz, a ty go bronisz? Kurwa, no trochę godności, Marek. Nie, no ja po prostu mu odpowiadam, bo nie jestem jakimś patusem. Jak mi umknęło, powiem tak, bo tam jest duże zamieszanie. Marek, my rozmawialiśmy, ja ci powiedziałem, że tego peta nie lubię. Gdyby nie kontrakt, to bym go zdjął już na pierwszym widzeniu na konferencji prasowej. W hotelu się chowałeś za ochroniarzami, Maciu, więc się nie wiesz. Na strzała jesteś i ta twoja cała banda. Ja się chowałem? Stary, kasztanie, weź mnie nie rozśmieszaj. Ja się chowałem, kurwa chłopie, jak chcesz się napierdalać, to chodź się napierdalać, a nie pierdalisz jakieś kocopoły, co ty w ogóle kurwa wymyślasz? Ty jesteś odklejony kurwa, możesz sobie z kapelą kurwa pierdolnąć sobie kurwa, o tak, z kapelą. Wytrzypiane z pyska, młody. Jesteś tępy, nie? Jesteś tępy, udajesz pseudointeligenta. Przyzwoń mu ode mnie, bo jak ja go zobaczę, to po prostu kasuje. Pseudointeligent, chłopie. Śmierciu, zaznęcanie się nad niepełnosprawnym przekopie będzie kolejny kurwa w każdym normalnym towarzystwie. Jesteś kurwa debilem. Żebyś się nauczył. Jesteś a kurwa debilem. Jesteś wyrzutem internetu, lamusie i ja cię wyjaśnię po prostu i tyle. I się skończy twoje kisiowanie, pecie. I zamknij tę jaźwę, bo 12 z tym ATM-ie spadnie Tim Kosakowski, będzie filmik nagrywał jak przepraszasz. To będzie hit YouTube'a. Więc morda tam paruwo, naucz się kultury i się lepiej szykuj. Jest... A Mareczku, ty go tam obij na miejscu, bo ja wiem. No, ja też jestem dziennikarzem. Tak, redaktor ale... Ziemowit Piast-Kosakowski, zapamiętaj to sobie. Pozdrawiam serdecznie wszystkie piękne panie i Tim Kosakowski. Najpierw kapela... Kapela ci rozjebie łeb w oktagonie. Weź ty, peciek, dmuchany. Kapela cię dojebie, kurwa. Ja pierdolę. Słuchajcie, ja dzwonię do Kasiusza i tam jadę do was. Kapela cię dopierdoli, chłopie. Słyszysz? Tobie to dopierdolę, człowieku, ja jak cię spotkuję i jadę. Dobra, jadę. Jadę. Michał!
Michał, jesteś tam? Jestem. Do Kasiusza, teraz dzwonię do Kasiusza, on mi bierze Ubera, podjeżdżam, niech wypłacają 100 koła, wypłacam mu kopa na łeb temu konusowi, zawijam pajdę, nagrywany filmik. Ale chłopie, dawaj druga walka, dwie walki, kurwa, z Markiem i z tobą. Chętnie, bardzo chętnie. Dobra, jestem tam u was za pół. Do zobaczenia. On mówił, że przestraszyłeś się go w hotelu i schowałeś się. Ale kurwa!